15. sesja Rady Gminy w Piekoszowie odbyła się w czwartek 29 października. Podczas obrad informację dotyczącą funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych przedstawił prezes spółki. I tak, bieżąca sytuacja w zakresie funkcjonowania spółki do roku 2015 przedstawia się następująco. ZUK spółka ZOP Piekoszowie na dzień 29 października nie posiada żadnych zaległych zobowiązań w stosunku do kontrahentów, a wszelkie zobowiązania wynikające z bieżącej działalności realizowane są terminowo. Na bieżąco reguluje zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, również podatek należny Urzędowi Gminy i przypadająca w bieżącym roku kwota pożyczki wraz z odsetkami jest regulowana terminowo. W relacjach spółka, Urząd Gminy i jednostki podległe nie występują żadne zobowiązania zaległe, a bieżące regulowane są terminowo. Należności od firm działających na terenie gminy Piekoszów na dzień 31 lipca bieżącego roku kształtują się na poziomie 165 182 zł. Zaległości te również powstawały w latach poprzednich. Mam to wyliczone lata, czyli od 2009 roku jest to kwota około 7 000 zł, 2010 2700, 2011 około 4 000, 2012 8 400 zł, 2013 15 500, 2014 około 92 000 zł i w 2015 ogólna kwota była 36 081 zł. W tym te tak zwane bieżące, czyli do 30 dni 14 305 zł, powyżej 30 dni do 90 dni 12 451 i pozostałe, czyli powyżej 90 dni 9 324 zł. Stan zobowiązań ZUK-u na dzień 29.10.2015 jest to stan na dzień dzisiejszy, który rano jeszcze był przeze mnie uaktualniany i wygląda to następująco. Kredyt Widea Banku na dzień dzisiejszy mamy do spłaty jeszcze 908 308 zł. Należności, należne odsetki, miesięczna rata z odsetkami to jest 29 501 zł 16 groszy. Realizowane jest na bieżąco. Pożyczka do Urzędu Gminy na dzień dzisiejszy pozostało nam do spłaty 840 000 zł. W tym roku przypadała kwota do spłaty 200 000. Spłacono na dzień dzisiejszy 160 000, pozostały dwie raty w listopadzie i w grudniu. Będzie to spłacone również na bieżąco. Na przyszły rok, na 2016, z tego tytułu spółka musi przewidzieć zobowiązania w wysokości 400 tysięcy, jak również w 2017 roku również 400 tysięcy złotych. Proszę Państwa, kolejnym ważnym sektorem działalności spółki jest polityka ściekowa. I tak, odprowadzana ilość ścieków z oczyszczalni ścieków na przeliczeniu na jeden miesiąc i średniodobowe przepływy przedstawia się poniższa tabela. Ja tu pozwoliłem sobie średnią wyliczyć, proszę Państwa, na przeliczeniu dobowym średnio, mając na uwadze 2015 rok do chwili obecnej, oczyszczalnia ścieków przetwarza 956,44 metra sześciennego na dobę. Czyli to w skali miesiąca daje nam około 31 tysięcy metrów sześciennych. Ja mam pytanie do pana prezesa, bo tu przedstawił, że próbki pobierane od ścieków są brane raz na pół roku. Tak panie prezesie, może zrozumieć? Badanie, tak. Raz na pół roku. Jest minimum raz na pół roku. Nie minimum, konkretnie chodzi. Ile ZUK? Konkretnie w tym roku było dokonane badań, już trzykrotnie były badane. Ostatnie były w czerwcu badania przeprowadzone. Ile razy? Trzykrotnie od początku. Trzykrotnie. To ja panu powiem, że w związku z RLM, to wie pan, co obciążeniem oczyszczalni, takich próbek powinno być pobranych
12, bo zależność to jest od ilości mieszkańców i Piekoszów znajduje się od 15 do 49,99 mieszkańców i takich próbek powinno się pobierać 12 rocznie, jeżeli ścieki odprowadzane są do ziemi. A jeżeli by były odprowadzane do ścieku, do ujęcia wodnego, to trzeba przeprowadzać raz na miesiąc. Tak samo 12. To nie wiem, dlaczego pan raz na pół roku? Na jakiej podstawie to jest? Już odpowiadam. W tej kwestii jest przygotowany harmonogram uzgodniony z Wojewódzką Stacją Nieważne, bo się zadał takie ciągle znaczy nie będę tego słowa tak używał, natomiast jest ten harmonogram i poboru i wody, i ścieków, natomiast w naszym przypadku nie było obowiązku badania osadu ze względu na to, że to badanie, z tego badania wyręczała nas do tej pory firma Celiny, czyli składowisko Celiny, które w związku z porozumieniem podpisanym w 2013 roku i później zmienianym jeszcze w 2014, ten obowiązek został jakby na ich plecy, na ich barki przekazany. Wspomniał pan, że w marcu Rada podjęła uchwałę o przekształceniu zakładu cukrowni. 25 lipca została spółka zarejestrowana w Piaresie. I tu pan, albo pan zapomniał dopowiedzieć, albo pana proszę, żeby pan dopowiedział. Bo uchwała i KRS to jeszcze nie wszystko. Jeszcze oprócz tego, z dniem 25 lipca 2008 roku spółka powinna posiadać zezwolenie na sprzedaż wody i przyjmowanie ścieków, jak również spółka miała obowiązek posiadać regulamin. Nie regulamin, który obowiązywał Zakład Usług Komunalnych i dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, tylko regulamin, który obowiązywałby spółkę i prezesa spółki. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni państwo, pan Józef wie, co mówi, ma rację, przynajmniej w tej części, że spółka powinna posiadać zezwolenie, regulamin i tak dalej. Na dzień dzisiejszy te sprawy już są uregulowane, bo są w toku uregulowania. I tylko chcę państwa poinformować, że jest to jakby przedmiotem postępowania odpowiednich służb. No, nie mnie jest komentować decyzji prokuratury czy ewentualnie sądu w sprawach. Także ja na dzień dzisiejszy uważam, że dopełniłem swoich obowiązków. Stosowne zezwolenie otrzymałem i w tej chwili pracuję nad regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest przedkładany, jest w tym momencie doszlifowywany. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie Rada Gminy przyjmie to w formie uchwały. Dziękuję. O stanie rolnictwa oraz gospodarki gruntami poinformował kierownik referatu inwestycji i rolnictwa. Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na koniec grudnia 2014 roku wynosił 246 hektarów i 7138 dziesięciotysięcznych. W 2015 roku sprzedano 3 działki w miejscowości Buławatków. Dochód uzyskany ze sprzedaży działek wyniósł 71 115 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu najmu lokalu 5480 zł. Jest to lokal wynajmowany na bawialnię z Grybus. Dochód z wynajęcia powierzchni reklamowej 270 zł. I dochód z dzierżawy placu na potrzeby cyrku 380 zł. Ponadto uzyskano dochody ze zużywności gruntowej na działce 1578 przez 344 w kwocie obrębie koszów w kwocie 17 023 zł i 20 groszy. Ze służebności przesyłu na części działek 416 przez 22 oraz 416 przez 39 w Piekoszowie uzyskano dochód w kwocie 4018 zł. Podam jeszcze, że na drogach gminnych, drogach dojazdowych gmina w tej chwili już wysypała czy utwardziła kruszywę w ilości
4546 ton zakupionego ze środków budżetowych oraz dzięki operatywności sołtysów i Państwa Radnych pozyskano dodatkowo 1115 czy prawie 1116 ton kruszywa w formie darowizny na potrzeby Sołec. Do wykorzystania zostało jeszcze 108 ton kruszywa. I na koniec, jeżeli chodzi o drogi gminne, usunięto zakrzewienia z pasów dróg gminnych o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. Następnie przez kierownika referatu edukacji przekazana została informacja na temat oświaty w gminie Piekoszów. Przedstawione zostały szkoły i zespoły szkół z terenu gminy, ich stan techniczny oraz działalność edukacyjna i współpraca z innymi podmiotami. Pracownicy oświaty, a więc ci, którzy podlegają karcie nauczyciela, są to nauczyciele pedagogiczni, są to pracownicy pedagogiczni, czyli nauczyciele i pracownicy pracujący w szkołach, pracownicy obsługi, administracji, kuchni, a także asystenci nauczycieli, to jest profesja, która pojawiła się w zeszłym roku, dosyć niedawno i pracownicy ci nie podlegają karcie nauczyciela, tylko kodeksowi pracy, tak jak wszyscy nauczyciele niepedagogiczni. Jeżeli chodzi o etaty nauczycielskie, to jak Państwo widzą, tendencja spadkowa, w gminie zatrudnionych jest coraz mniej nauczycieli. Mówiłem, że dzisiejsza informacja nie dotyczy finansów, niemniej musi ich dotknąć, choćby z tej racji, że mówiąc o uczniach i nauczycielach, mówimy również o subwencji oświatowej. Jeżeli chodzi o ten rok 2015, mniej więcej tak wyglądał podział na poszczególne szkoły. Najwięcej pieniędzy, nowa szkoła największa, to oczywiście Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, który miał do dyspozycji 5 268 976 zł. Jeżeli chodzi o placówki niepubliczne, to tutaj mamy gimnazjum w Prynicy. Gimnazjum w Prynicy miało 368 522 zł. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, bo subwencja to właściwie wynagrodzenia nauczycieli przede wszystkim, to wynagrodzenie zasadnicze w roku 2014-2015 było takie samo jak i w roku bieżącym, czyli 2015 wrzesień. Nauczyciel dyplomowany to 3109 zł wynagrodzenie zasadnicze, 2647 zł nauczyciel mianowany, 2331 kontraktowy, 2265 stażysta. Oprócz tego nauczyciele mają dodatki wiejskie, mieszkaniowe, motywacyjne, za wychowawstwo, za opiekę na stażu, a także dyrektorzy mają dodatki funkcyjne, oprócz dodatków motywacyjnych jeszcze. Ostatnią przedstawianą informacją była ta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Jak poinformowała sekretarz gminy Grażyna Tatar, wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Następnie rozpoczęto podejmowanie uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły zmiany budżetu gminy na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zmniejszone zostały wydatki oraz dochody w budżecie o kwotę 19 527 zł. Projekty uchwał zostały zaakceptowane. Podobnie było w przypadku projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli. Kolejnym podpunktem jest podpunkt 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Piekoszów. Obręb geodezyjny Piekoszów oznaczonej numerem działki 1511/5. Czy są pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Pytam Państwa Radnych, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty 12 głosami, przeciw 0, wstrzymujących 2. Uchwałę nadaje numer 15/106/2015 rok. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podpunkt 5. Określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piekoszowie. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt dotyczył ustalenia zasad głosowania tajnego dla wyboru ławników. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych podstawową zasadą wyboru ławników jest wybór dokonywany w głosowaniu tajnym, czyli zgodnie ze statutem Rada musi powołać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie tajne. Po zaakceptowaniu zasad głosowania przystąpiono do wyboru ławników spośród zaproponowanych osób. Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, iż w wyniku tajnego głosowania Rada Gminy Piekoszów dokonała wyboru następujących ławników na kadencję 2016-2019. I tak. Podpunkt pierwszy. Do Sądu Okręgowego w Kielcach dostanie się pani Magdalena Kowalska i pani Dorota Agnieszka Walas. Podpunkt drugi. Do Sądu Rejonowego w Kielcach dostali się Cezary Hubert Majcher i pani Jolanta Barbara Szymańska. Zgodnie z porządkiem obrad temat dzisiejszej sesji został wyczerpany. Dziękuję za udział w sesji. Zamykam sesję Rady Gminy Piekoszowie.